Siemano to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie z tego powodu, że w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że przejdę się do Bzyka. Powiem mu o wszystkich rzeczach, które tutaj się dzieją na wariatkowie, co wiem dotyczącego Milki, między innymi to, że prawdopodobnie jest ona w posiadaniu, znaczy bardziej nie w posiadaniu, a bardziej więzi Fionę gdzieś tutaj na wariatkowie i postaramy się znaleźć jakieś informacje, które pomogą nam to wszystko zlokalizować. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a ja nie przedłużam, oczywiście zaczynam odcinek tutaj w mojej bazie, w której mamy wszystkie informacje dotyczące Milki. Między innymi to, że ma swoją tajną bazę w tym jakby, jak to się nazywa, w tej świątyni Slendermana. Ma też, co to jest za, tutaj mamy drzewo tego szamana, z którym się dogadaliśmy. No i tutaj mamy w sumie ten taki, jakby to powiedzieć, nie wiem, to takie więzienie, czy coś takiego, w którym prawdopodobnie była więziona. I w dzisiejszym odcinku w sumie brakuje nam tutaj jednej mapy o miejscu, o którym zapomnieliśmy tak naprawdę. I to była taka baza w drzewie, to było na samym początku tych wszystkich map, to było właśnie wtedy, czy nawet... Nie, to było po tej mapie, ale gdzieś na pewnym etapie była taka, nawet no, to nie była mapa, tylko to było miejsce, po prostu takie drzewo, pod którym było jakby jakaś baza taka Milki, taka mała, i tam dawno nie byliśmy i przydałoby się tam dzisiaj pójść, więc tam będę chciał dzisiaj pójść z Bzykiem właśnie. No ale zanim to muszę go zlokalizować, ja za bardzo nie wiem, gdzie on jest, on gdzieś, kurczę, tu, a tam jest, widzę Nikiego. Dobra, to czekajcie, idziemy do niego, muszę z nim porozmawiać o tej całej sytuacji i jakby przedstawić mu to wszystko, i no i oczywiście się przejdziemy w tamto miejsce, zobaczymy, ile on też na ten temat. Dobra, halo Bzyku, halo, o, witam. Co witam. Jest, ej Szybso, czekaj, nie przerywaj mi. Ja łapię pokemony, zostaw mnie. Jak czekaj, łapiesz czekaj, pokemony? No, pokemon jest dobry, czekaj. Jak czekaj. Jest o, pokemon? Tutaj, co? Jakiś Charlizard, tylko nie w tym miejscu, chwila, szybko. Muszę iść na ty, Marek, kiedykolwiek grałeś w pokemony? No, teraz gram, teraz nadrabiam moje stracone zaległości. Okej, okej. Ale z czego mnie przyszedłeś? Ja przyszedłem do ciebie, ponieważ jest sprawa. Jest sprawa dotycząca, no w sumie to Milki, wiesz? Bo... O! No, bo ja ciągle je szukam, ciągle jakieś poszlaki znajduję nowe i tak dalej. No i dowiedziałem się ostatnio, będąc właśnie u wiosce ogrów, w ogóle mam bardzo mały render distance, nie widzę nawet tamtej góry, dobra, teraz widzę. Będąc ostatnio w tej wiosce ogrów, znalazłem miejsce, w którym... Jakby nam... O kurczę, dzwoni do mnie ktoś na telefon. Przepraszam cię bardzo. Dobra, Bzyku, musimy... Dzisiaj plan jest taki, ponieważ jakby, no, znalazłem... No, nie wiem, na czym ja skończyłem. Na czym ja skończyłem w ogóle tą całą no, ten... skończyłeś na tym, że mówiłeś mi o Milki, że Milki a, o Milki. Coś... Tak, że, znaczy, wiesz, to inaczej. Ja poszedłem tam do tej wioski ogrów i znalazłem tam jakby taką komnatę od Fiony. No, ale później się okazało, jak gadałem z szamanem, że szaman powiedział, że Fiona jest porwana i że prawdopodobnie Milki wie, gdzie ona jest. No i jak byłem tam wczoraj w sumie i poszedłem do tej wioski ogrów, to była tam książka, w której było napisane, że Fiona jest bezpieczna, coś takiego, nie? Więc prawdopodobnie to się sprawdza i faktycznie Milki jest jakby, no, więzi faktycznie Fionę, ale ja za bardzo nie wiem, dlaczego nie. Tak jest. Ale tak, mam plan na dzisiaj, słuchaj, ponieważ dzisiaj chciałbym z tobą się przejść. Aha. W tamto miejsce, tam dalej, ponieważ tam jest taka baza Milki, w której prawdopodobnie chyba, że, wiesz co, możemy najpierw w sumie, wiesz co, pójść do tych wioski ogrów. W sumie sam zobaczysz to wszystko na własne oczy. Dobra, i przepraszam, nie wylałem ci. Dobra, nieważne, ale chodź. Tutaj mamy łódkę, zobaczysz to na własne oczy, ocenisz to i tak dalej. Jakby co, my w tym momencie mamy sojusz z ogrami, więc możesz na spokojnie tam wchodzić. Nie chcemy do tej lepszej? A możemy do tej lepszej nawet, ja tak już z przyzwyczajenia do tej wchodzę, wiesz. Więc dlatego tak jakoś ten, no ale możemy wejść i do tej. No wiesz, możesz spokojnie tam iść do ogrów, aktualnie mamy sojusz ze względu na to, że dogadałem się z nimi, że ja szukam Milki, ale pomogę im odnaleźć Fionę dzięki temu. No i w sumie dobra, tak wygląda sytuacja. Dobra, czyli Szereg nas nie będzie bił, nie? Szereg jest sojusz, mamy Szereg sojusz ze Szeregiem w takim razie. Tak, no, więc Szereg jest aktualnie pozytywnie nastawiony. To wszystko dzięki temu szamanowi, z którym udało mi się to dogadać, więc aktualnie mamy sojusz. No ale problem jest taki, że w sytuacji, w której nie uda nam się uratować Milki, a w sumie przede wszystkim Fiony dla nich, no to może wrócić z powrotem nasza wojna, a może ona się skończyć jeszcze gorzej niż była, więc ale może wiesz, lepiej wiesz. No właśnie, no to jest to pierwsze, on nie będzie chciał mnie wrzucić do gara, bo ja mam złe wspomnienia. Ja wiem, ja wiem, że masz flashbacki z przeszłości, ale spokojnie, nie, teraz na pewno cię do gara nie wrzuci, więc dobra, może być spokojnie. Skoro mówisz, że są przyjaźni, to dobra, to ja tutaj schodzę. Ja tutaj normalnie giry łamię, schacząc, ale tak, dobra. Chodź. Dobra, i patrz, tam w rogu, widzisz to tam? Tam na samej górze? Tego tam nie było, tam jest, albo było? Nie wiem w sumie już sama, ale tam jest komnata właśnie Fiony, tutaj spokojnie ochrona jest, ale ona nic nam nie robi, bo jest, tak jak mówię, sojusz. Dzień dobry, więc możemy spokojnie przejść i patrz, widzisz to? Komnata Fiony była i tu była głowa Fiony, a teraz jest głowa Milki.
O nie, nie jest dobrze. To co, to może tam milki jest? No ej, nie, ochrona, nie, nie, raczej milki. Nie, dobra, nie, raczej... Oni są takie wielkie byki, może... dobra, nieważne, no, no, boję się to ich. Jest porządna ochrona. I tutaj jest, patrz, komnata Fiony, w której znalazłem książkę, mogę ci ją pokazać, bo ona tu pewnie jeszcze jest. Musisz tutaj, mi pokazać. Tu, w tej skrzynce możesz co sobie sprawdzić. Dzieje? Pokaż książkę. Fiona jest bezpieczna, tak, no nie, i ja nie wiem, i wiesz, skoro, no wiesz, jakby skoro tam była wtedy głowa Milki, a teraz, znaczy głowa Fiony, a teraz jest głowa Milki i akurat pojawiła się tutaj książka właśnie z tym, że Fiona jest bezpieczna, to podejrzewam, że może to mieć jakby związek właśnie z Milki, że Milki mogła na to jakkolwiek wpłynąć. Pięknie, pięknie, dobra, weź w tą wodę. A, udało się. Żebyś tam nie ten. Dobra, no i wiesz, i no i co, no i w sumie to tyle, możemy wracać z powrotem, możemy iść w tamto miejsce, ale dobra, cieszę się, że te orki nas nie biją, nie, czy te tak, ogry, orki. No. Dobra, ogry, tak. Orki tak. Z Majorki. Ja, co to jest przejście? A tam te drugie przejście, co to jest? To jest wodozwód, tam możesz po prostu kiedyś wypłynąć. A, tak, bo to jest takie, jakby takie, woda z zewnątrz wpływa do środka, taki dobra. Wiesz. Ej, a jeszcze raz, a o co chodziło tutaj z tym więzieniem? Aha, tutaj była Milki uwięziona, tak? Tak, w no więzieniu. W sensie tak Dawid mówił, nie? Wtedy co mu nie wierzyłem, no ale teraz już chyba mu wierzę, no, chociaż dobra, nie wiem dobra. Za bardzo sam, co mam o tym myśleć. Ale dobra, chodź na górę, musimy iść w takim razie do bazy Milki, od której, nie wiem, pierwsza baza Milki chyba, którą tutaj znaleźliśmy. I musimy dowiedzieć się, o co chodzi z tą bazą, więc musimy iść do łódki i popłyniemy. Chociaż wiesz co, to głównie to będziemy iść, ale opłyńmy tą górę w sumie, bo trochę to jest jednak drogi, więc chyba lepiej jak przejdziemy się naokoło tej góry, a nie przez górę będziemy cisnąć. Czekaj, tu jest ta łódka. Czekaj, czy ty chcesz przejść, czy chcesz przejechać do łódką, nie? Tu przepłynąć z powrotem łódką tam, bo stamtąd będziemy mieli bliżej, wiesz? Więc ale po prostu nie tam. Wiem do końca, ale idziemy po prostu do chaty jedziemy, czy gdzie? Tak, nie tak, rozumiem. No tak, w tamtą stronę, tam. A, no i później pójdziemy dobra, na prawo, dobra. Wiesz, więc tak, jakby okay, jeżeli mam powiedzieć moje teorie dotyczące Milki, no to tak, ona prawdopodobnie uwięziła Fionę, bo Fiona po prostu, znaczy wiesz, jakby znam Milki, więc ona by tego nie zrobiła tak po prostu bez po prostu, żeby uwięzić Fionę, wiesz, musiało tam do czegoś dojść. Ja właśnie chcę się dowiedzieć, do czego doszło i czy to było w ogóle warte całej tej akcji właśnie z Fioną, żeby ją uwięzić, tej całej wojny może, z ogrami. Szybko, a co jak na przykład Milki uwięziła Fionę i chce ją wrzucić do gulaszu, co? Myślisz, że Shrek chciał się zemścić na tobie i ciebie wrzucić do gulaszu? No, nie mam pojęcia. Ale wiesz co, ale no Milki, to jest podejrzane, ja, to nie jest Milki, którą znam. Milki, którą ja znałem, to nie wiem, to by nie porywała Fiony, no. No tak, no to prawda, nie, więc ona ma na pewno powód, tylko ja za bardzo nie wiem jaki. Chodź tutaj, przejdziemy tędy, bo to trochę jest drogie jednak, lecę. Ale więc wiesz, nie zwalniaj, po prostu totalny sprint. To jest ciekawe, zagadka Milki to jest największa zagadka tak. Teraz. I to się tak ciągnie już, słuchaj, bo ona gdzieś tutaj jest, ja znajduję jakieś jej ciągle bazy dookoła. Trzeba, a, ale koniec końców a nie mogę nie znaleźć ma. Jej. O, właśnie. Dawaj, czekaj, pa, tak, no robimy, właśnie, tak. No właśnie, właśnie super, pięknie. Tak. Nie chciałem tego robić, żeby tu nie śmiecić, ale w sumie. Ale co z tego, proszę. Ale co cię. Z tego? Lepiej być szybciej na miejscu. Usunie się, dokładnie. Dobra, to chodź tutaj. To jest, kurczę, szczerze ci przyznam, że ja już sam nie wiem, czy dobrze idziemy, ale gdzieś w tą stronę to było. Dobra, tu się zaczyna ten las właśnie, ten taki jakby z tymi drzewami, taki takimi gęstymi. Tak, i to właśnie tutaj gdzieś w tym lesie była ta jej baza i musimy tą bazę zlokalizować, bo ona była w drzewie. Szukaj drzewa tak naprawdę z czerwoną, jakby taką, z czerwonym czymś, z czerwonym znakiem, aha, nie wiem. To jest takie wielkie drzewo, czy to jest takie no to jest nie, to właśnie drzewo? Będzie zwykłe drzewo o, było, wiesz? Nie, no to jak ja mam go znaleźć? No przecież właśnie, tego, ale wiesz co, ja je znalazłem kiedyś tam. Co? Jak ty to znalazłeś? Tak, no kiedyś znalazłem, tylko ja właśnie już kurczę nie pamiętam. Idziesz za mną? Idź za mną. No, wiesz, to było gdzieś czas. Tu chyba, na prawo, czy jakoś tak. Ale szczerze, no nie wiem, nie jest kolorowo, szczypconie. No, czekaj, kurczę, bo my już przechodzimy na drugą stronę lasu, to minęliśmy to. O kurczę, ale mam laga! O, dobra. Jest, dobra. Przeżyliśmy, dobra. Czekaj, o, to dobra. Tu? Czy to tu gdzieś było? Czekaj. Szukaj na drzewie jakiegoś znaku. Jakieś drzewo ze znakiem powinno być, znak no. Znak na drzewie. To może się rozdzielimy, co? Czekaj, ja nie, pójdę jak w się rozdzielimy, stronę. To możemy się już nigdy nie znać. Tu, czekaj, tu jest jakieś te... Czekaj! Mi laguje Minecraft, tak, tu, ale nie ma tego znaku, stary. Ej, tu nie było tyle drzew w ogóle. Co? Dobra, nie wiem, ale nie, tu był znak nad tymi drzwiami i nie było tutaj, znaczy nad tym wejściem. Nie, raczej nie, dobra, wchodzę. To. Nie, wchodź do środka, chodź. No dobra, chodź. Tu jest ta jej baza właśnie, tu w skrzynkach, o tak, jest tutaj nawet ten pierścionek dalej jej i tak dalej. O, dobra. Tu jest książka, dobra i ten. A ja co jest tutaj, ej, Szybson. Czekaj, bo tego tutaj nie było. O, nie było tego? Ej, ale tu, nie gadaj. Czekaj, musimy przejść tędy. Nie kup tego, czekaj, to może być zrobaczałe. Nie, co tu jest? Jest okej, tam coś jest, tam są jakieś drzwi. Wow.
Czekaj, czekaj. Rozwalmy to. Chwila, chwila, spokojnie. Zobacz, czy pułapka jakaś nie ma. Nie, nie, ma nie, jest spokojnie. Możesz wchodzić, możesz wchodzić. Dobra, czekaj. I tu są jakieś drzwi, tylko... Ej, dobra, tam za tymi drzwiami są jakieś schody, na dole są kolejne drzwi. Pan wie, widzisz? Schody, no zobacz, przez ten. Po co się? Faktycznie, tylko jest da się tam... otworzyć te drzwi? No, ale tak mega ciemno, pokaż, pokaż. O nie, to są drzwi na kod! O nie, no nie gadaj. Jaki jest kod? Nie wiem. Jaki jest kod? Szybko, Szybson! Ty nie wiem. Ej, tu jest kamera, Szybson, tu jest kamera. Kto nas obserwuje? O kurde, o kurde, o kurde. Obserwuje, nie, szybko, czekaj, uciekaj, czekaj, uciekaj. Ej. Dobra, ktoś nas obserwuje, nie, okej. Nara, trzymaj nie, no nie się, robi ja, tak, nie robi tak, czekaj, koniec, czekaj. Koniec, nie, Szybson, nie, no, ja chyba dobra, idę. Słuchaj, jeżeli ktoś już widział nas na kamerze, to nas widział. Jest, no, są drzwi na pin, więc to jest, to trzeba jakby się zastanowić, jaki mógłby być pin, ale pewnie będziemy jakieś zagadki dostawać, czy coś tego typu i, albo, nie wiem, będziemy szukać jakichś kolejnych informacji, ej, czekaj, w których może jakoś... szukaj w tej lawie, za tą lawą pewnie będzie jakiś kod, ja myślę, czekaj. O kurde, czekaj. O nie. Co ty zrobiłeś? A nie, za tym nic nie ma, za tym nic nie ma. Nie ma? Nie ma, bo no. Ja tak klikam prawym przyciskiem myszy, dobra, no faktycznie nie ma nic, dobra. Myślałem, że tutaj będzie jakaś pierwsza część. No tak, część ja też nie ten, ja też nie, nie, no o nie, czekaj, ale weź wpisujemy, weź popróbujmy, metoda pół robi błędów, co się może stać najgorzej? No nie wiem, no szczerze, czekaj, dobra, może coś wybuchnąć, wpisuję. Nie? 1, 2, 3, 4, uwaga, nie, nie działa, dobra, no dalej. Działa. Czekaj, Milki, kiedy Milki? Się urodziła Milki? Milki urodziła się 27 kwietnia. To jest 27 kwiecień, dobra, 27 wpisujemy, a kwiecień to jest 6 miesiąc, 06. Nie, to jest czwarty, to jest czwarty. A, no to czekaj, to jeszcze raz, 27.04, no nie, nie, nie działa, nie działa ten kod, coś czekaj, nie jest. Nie wiem, jaki mógłby być kod jeszcze, a może, o, ja może kod, kurczę, czego są, jakie są, dobra, nie wiem, to czekaj, będziemy... Czekaj, ja wiem, ile imion ma tego, siostra Emilii, na ile imion ile, się składa? Ile, na... jaki, co? Ta, siostra, ta, Eliza, L, Iz, A, 5, czyli to będzie 555. Nie, to nie będzie 55. Czekaj, może, a jak ma na imię jej były pies, pies. Ja nie wiem, ona miała psa kiedykolwiek? Nie, nie wiem, czy miała psa, albo kota, albo chomika. Ja nie wiem, nie wiem, stary, wiesz co, myślę, że będziemy kminić i tak dalej, a musimy się najpierw, ja bym proponował tak, żeby wrócić spokojnie do domu, wiemy, że tutaj coś jest, zastanowić się nad tym, jakie mogą to być kody, no tak. Znaleźć wszystkie możliwe kody, jakie mogą być, wtedy tu przyjdziemy i spróbujemy te kody po prostu. Nie, jak nie działa, to trzeba tutaj, tak powiem, siłą to zrobić, dobra. Nie, bo może być jakiś system, może być system jakiś antywłamaniowy, nie rób, nie rób, może tu zaraz, widzisz tą lawę, może tu się zaraz otworzy. Zostawiam kamerę, cześć, i tak dalej. Próbowałem się włamać. No właśnie, dobra, chodź, wychodzimy stąd. Zróbmy no, wiecie, jakby jest kamera, ale i tak zamurujemy to, żeby, nie wiem, może... Bo ja cię kręcę. Może nikomu nie przyjdzie do tego, żeby sprawdzać monitoring, ale... Co tu się dzieje z tą... Ale słuchaj, znaleźliśmy drzwi, które są tajemnicze i mogą prowadzić do czegoś bardzo znaczącego. Mnie tu dawno nie było, więc nawet mnie to nie dziwi, że tu się tak dużo pozmieniało. No ale muszę się dowiedzieć, co dokładnie tam jest i mam nadzieję, że w następnym odcinku nam się to uda.